Dorota Łusiewicz, to jest studio w Polsce.pl, poradna rozmowa. Witam państwa bardzo serdecznie. Naszym gościem jest Piotr Apel, ruch Kukiz 15. Dzień dobry, panie pośle. Dobry, jak tam po świętach, panie pośle? Bardzo pan tak. najedzony. Zdecydowanie. Zdecydowanie święta są takim czasem, które są dobrze, że są. Można poświętować, spotkać się z rodziną, ale też dobrze, że w pewnym momencie się kończą, bo to dla naszego zdrowia, myślę. Duchowo pan poseł zbudowany. Tak, zdecydowanie. No, to był taki czas wyjątkowy, który można było spędzić w rodzinie i w tym i raz, że trochę religijnie, ale też ta rodzina jest zawsze takim dla mnie przeżyciem. To wracamy, panie pośle, w takim razie do polityki. Ściągam pana za nogi do politycznej rzeczywistości. Zaczniemy od wypowiedzi prezydenta Dudy, który wszystkich nieco zaskoczył tuż przed świętami w Wielki Piątek. Przypomnijmy sobie, co pan prezydent powiedział i zrobił. Odmawiam podpisania tej ustawy i kieruję tą ustawę do ponownego rozpoznania przez Sejm, czyli krótko mówiąc, wetuję tą ustawę, mówiąc tak popularnie. Nie jest to dla mnie łatwa decyzja, bo chciałbym, żeby te sprawy zostały załatwione i wierzę w symboliczny wymiar tego typu ustawy, w symboliczny wymiar dla polskiego wojska, w symboliczny wymiar dla zamknięcia rozdziału tamtych czasów i zarazem odcięcia się od tamtych czasów, ale nie w ten sposób. Pan prezydent Andrzej Duda zawetował ustawę degradacyjną. Pan jest wśród tych rozczarowanych, zadowolonych, obojętnych. Rozczarowanych na pewno nie, bo rozumiem, że skoro prezydent zawetował, to będzie aktywnie uczestniczyć w nowych pracach, skoro na tym zależy, zresztą to wynika z tej wypowiedzi, żeby jednak ten proces dalej trwał. Zaskoczonym być może tak, no bo to jest ryzykowne z punktu widzenia wizerunku prezydenta ruch, bo jest sporo grupa elektoratu Prawa i Sprawiedliwości, która może takich rzeczy nie wybaczyć. Dlatego tym bardziej jestem przekonany, że prezydent będzie aktywnie uczestniczyć w nowych pracach. Ta ustawa nie była doskonała i to chyba widzieli wszyscy i nawet jeszcze zanim ta ustawa była głosowana, to już zwracano uwagę na przykład na sytuację naszego kosmonauty, czy na innych, którzy mogli zostać ofiarami, że tak powiem, w cudzysłowie tej ustawy. Powiedział, że... Natomiast... Tak? Proszę. Natomiast to pytanie, czy nie zostanie to wykorzystane politycznie, czy obóz, ten radykalny odłam Prawa i Sprawiedliwości nie wykorzysta tego, by zbudować swoją pozycję, bo to jest pytanie, które myślę, że odpowiedź na to pytanie może być taką formą sprawdzianą, bo to jest doskonały czas na to, by część polityków Prawa i Sprawiedliwości oderwało się i wspólnie z Antonim Macierewiczem stworzyło front przeciwko prezydentowi. O tym za chwilkę, bo jeszcze chciałam przy samej tej decyzji pana prezydenta pozostać. Pan prezydent powiedział, że nie chce, żeby stosowano odpowiedzialność zbiorową. Być może pan prezydent chce uniknąć takiej awantury, jak była w przypadku nowelizacji ustawy o IPN i jakichś międzynarodowych kolejnych restrykcji, zastrzeżeń i tak dalej. Może to jest ten pomysł. To jest pytanie do MSZ-u, czy tego typu sprawdzian przygotował. No, nic mi nie wiadomo na temat jakichkolwiek ewentualnych zagrożeń płynących z zagranicy w zakresie tej ustawy. Natomiast ja wierzę głęboko w to, że prezydent wie, co robi i że skoro podjął takie ryzyko, to wie, jak to z tej sprawy wyjść. Główne ryzyko byłoby takie, że Unia Europejska znowu by zarzucała jakieś praworządności, zabieranie przepisów, tak, no, zabieranie tych praw, które nabytych, tak, to jest zawsze problematyczne, ale myślę, że akurat w tej kwestii, przynajmniej tak jak ja to czytam, no nie byłoby aż takich problemów, jak można byłoby się spodziewać, jak na przykład po ustawie o IPN-ie, czy o sprawach sądów. Za to pan prezydent bardzo mocno krytykowany przez własny obóz, na przykład Marek Suski, szef gabinetu politycznego premiera Morawieckiego, mówi o tym, że pan prezydent poszedł ścieżką Lecha Wałęsy, czyli jest za, a nawet przeciw, a wypowiedź z dzisiaj będzie prezydent musiał się ciężko napracować, by odzyskać mój głos. No to jest gra z kolei tego centrowego. To trochę tak patrzę na jak na szachownicę, jak na grę szachową. Znaczy jest obóz związany z Antonim Macierewiczem, który chętnie by to wykorzystał i ma potencjał tego, żeby wykorzystać. Jest obóz centrowy, nazwijmy w ramach Prawa i Sprawiedliwości, ten obóz premiera, który nie może na to pozwolić, żeby ten obóz skrajny mógł to wykorzystać, więc wysyłają
Suskiego, pana ministra Suskiego, po to, żeby powiedział coś, co powiedzieliby również ci zwolennicy Antoniego Macierewicza. Moim zdaniem to nie ma, ma tylko i wyłącznie charakter z próby spojenia, czy próby uniemożliwienia odłamowi związane z Antonim Macierewiczem odejście z Prawa i Sprawiedliwości i że to tylko jest gra wewnętrzna, która ma skutkować jakąś trwałością ugrupowania jako takiego. No dobra, to porozmawiamy w takim razie o tym Antonim Macierewiczu. Pojawiły się plotki, że wystartuje z własną inicjatywą. Panu się to wydaje realne? Do tej pory tego typu przedsięwzięcia kończyły się klapą. To również sam Antoni Macierewicz, myślę, że pamięta swoje ugrupowanie, które niestety nie zakończyło się dobrze. Tam był między innymi poseł Zawisza, tam był też Łapiński, i to jest to był ruch, który ruch chyba narodowy to się nazywał, czy chrześcijański ruch narodowy, jakoś tak widać nie zapamiętałem. I to się skończyło bodajże 0,5% wynikiem. I ta nauka na pewno siedzi w głowie samego Antoniego Macierewicza, bo on de facto po tym ruchu zniknął z polityki na dobre parę lat. I gdyby nie Jarosław Kaczyński, no to go w tej polityce prawdopodobnie by nie było. I teraz co może zrobić Antoni Macierewicz? Moim zdaniem nie będzie tworzyć nowego ugrupowania w kontrze do Prawa i Sprawiedliwości. Bardziej będzie dążyć do stworzenia takiego ugrupowania, które satelickiego, czy takiego, które będzie raczej ruchem w ramach Prawa i Sprawiedliwości, w ramach Zjednoczonej Prawicy. Pytanie, czy wykorzysta do tego i kogo wykorzysta, czy wykorzysta do tego część posłów związanych z Wolnymi i Solidarnymi, czy ewentualnie będzie dogadywać się z Winnickim, z Robertem Winnickim, czy z innymi. No to jest pytanie otwarte i czy taka inicjatywa, która miałaby, nie wiem, dążyć do jakiegoś celu, tak jak wcześniej była wyjaśnienie katastrofy smoleńskiej, teraz inny cel jako ten taki główny punkt, wokół którego będą gromadzić się ludzie, jaki wybiorą, trudno powiedzieć. To nie tylko wcześniejsza inicjatywa Antoniego Macierewicza się nie powiodła, był przecież PJN, była Solidarna Polska, także tak, teraz tych inicjatyw było porozumienie dużo Jarosława Gowina, więc tych ruchów w obrębie Zjednoczonej Prawicy jest sporo. Pytanie, czy jest miejsce na kolejny? Myślę, że to jest zawsze kwestia otwarta. Sam fakt, że w wielu sondażach jest wiele osób niezdecydowanych, że chcieliby wziąć udział w wyborach, ale nie bardzo mają na kogo głosować, pokazuje, że jakaś przestrzeń na ugrupowanie jest. Widać też bardzo dużą rotację pomiędzy poszczególnymi ugrupowaniami, jeśli chodzi o poparcie, co z kolei znaczy też, że są ludzie, którzy nie są przywiązani do tego swojego wyboru i bardziej on jest tymczasowy, bo nie ma dobrego ugrupowania. Pytanie, czy jest miejsce na taką prawicową, mocno prawicową część i czy de facto to nie jest po prostu odjęcie elektoratu Prawo i Sprawiedliwości, a nie pozyskanie nowego spośród tych niezdecydowanych. A co z ewentualnym pomysłem tworzenia partii prezydenckiej? Bo to przy poprzednim wecie dużo się o tym mówiło, spekulacje ucichły. Był taka hipoteza, że w związku z tym, że Kukiz 15 bardzo naciskało i namawiało prezydenta do weta w sprawie Trybunału Konstytucyjnego i skutecznie udało się przekonać prezydenta do tego, by tak postąpił, to od razu pojawiły się spekulacje, że to jakoby Kukiz 15 miał tworzyć wspólne ugrupowanie z prezydentem Dudą, co od początku mówiliśmy, że tak nie jest, że Kukiz 15 jest tylko i wyłącznie zainteresowany dobrem obywateli i tak naprawdę my jesteśmy gotowi rozmawiać, tworzyć dane projekty czy dane rozwiązania ze wszystkimi, którzy mają podobny pomysł jak my i tyle. I mi się wydaje, że szansę na partię prezydencką nie ma, ze względu na to, że prezydent, przynajmniej dopóki pełni swoją funkcję, no bardziej powinien być zainteresowany byciem prezydentem wszystkich, a nie poszczególnego ugrupowania. A jeżeli przestanie być prezydentem, no to z kolei pamiętamy, jak wyglądał ruch Lecha Wałęsy, jak wyglądała skuteczność poparcia Aleksandra Kwaśniewskiego, który sam cieszył się dużym poparciem, ale ugrupowania, których popierał, na których wiecach występował, no tego poparcia niestety nie otrzymywały. A czy ten ruch pana prezydenta, to znaczy zawetowanie ustawy degradacyjnej, może się wiązać z tym, że 30 marca
zaplanowany był wywiad z Donaldem Tuskiem właśnie w piątek i że tego dnia zaczęła się po prostu kampania, prezydencka kampania wyborcza. Pan prezydent chciał wyjść z jakimś ruchem, żeby to pojawienie się Donalda Tuska przykryć. Nie sądzę, żeby to aż tak było skalkulowane. Bardziej bym szukał tej wielkopiątkowej daty jako taki moment przykrycia tej decyzji, trudnej decyzji z punktu widzenia wizerunku. I tylko tyle. Natomiast sam wywiad Donalda Tuska, wejście w politykę czy w tą orbitowanie wokół polityki krajowej, no wydaje mi się skazane na niepowodzenie. Nie słyszę jakichś wielkiego dźwięku po tym wywiadzie i... A może właśnie dlatego, że pan prezydent zawetował ustawę i wszyscy mówią o tym, a nie o tej rozmowie. No, ale co tak naprawdę w tym wywiadzie Donalda Tuska było? No, czy no ten, deklaracja, że będzie w polityce. Tak, ale to wiedzieliśmy wszyscy, że no tak, w pewnym momencie kadencja się skończy. I tego nie przyznawał. I trudno było oczekiwać, że nie wiem, pojedzie na Maltę i będzie odpoczywać na plaży. To widzieliśmy wszyscy. Pytanie, czy dokąd wróci, z kim wróci i co będzie tworzyć. Czy będzie tworzyć coś nowego, zostanie przyjęty przez Grzegorza Schetyna. I to jest temat, który myślę, że będzie rozwijać się równolegle, ale bez takich fajerwerków, jakich być może oczekiwał Donald Tusk. Zresztą, na pewno część Platformy Obywatelskiej oczekuje go z otwartymi ramionami, bo ale część wręcz przeciwnie. I myślę, że obecny przewodniczący też należy do tej grupy. Ja też powiem szczerze, nie tęskniłem za Donaldem Tuskiem w polskiej polityce, więc też nie będę bacznie obserwować jego poczynień pod kątem zachwytu, tylko raczej no tak, przeciwnie. Ale on może być realnym konkurentem dla prezydenta Dudy. Wydaje mi się, że to jest sytuacja podobna do tego, co było z Aleksandrem Kwaśniewskim, który cieszył się bardzo dużym poparciem, ale nie był w stanie niczego zbudować. To samo Donald Tusk, który być może ma jakieś poparcie i taką resentyment do tego, że kiedyś to on rządził i było tak dobrze, to nie będzie w stanie stworzyć jakiegoś silnego obozu. A jeśli chodzi o kandydatowanie na prezydenta, no tutaj myślę, że większą konkurencją, ewentualną konkurencją dla samego Dudy może być Beata Szydło czy inny kandydat Prawa i Sprawiedliwości. Pytanie, czy nie będzie tutaj rozbijania... No właśnie, pytanie, czy Andrzej Duda będzie miał poparcie Prawa i Sprawiedliwości w wyborach prezydenckich, tego jeszcze nie wiemy. No raczej są póki co sygnały wręcz przeciwne. I to jest pytanie, czy Prawo i Sprawiedliwość poświęci tylko dlatego, że gdzieś podpadł Duda samego ugrupowania, poświęci w prezydenta po to, żeby wygrał Donald Tusk. Bo jeżeli Donald Tusk będzie startować, a kandydatów z ramienia prawicy będzie dwóch, no to niestety wygra Donald Tusk i to chyba nikt nie ma co do tego wątpliwości. Wróćmy jeszcze do tych animozji, różnych gier w obozie władzy, bo tak, mamy konflikt między premierem Morawieckim a ministrem Ziobro, o tym wszyscy wiedzą. Mamy konflikt między panią premier, przynajmniej taki cichy, między panią premier Szydło a premierem Morawieckim. Dzisiaj w wywiadzie do rzeczy mówi Jarosław Gowin, że właściwie w tym duchu, co kiedyś mówiła Beata Szydło, że jeśli nie pokona nas opozycja, to my pokonamy siebie sami. Czy myśli pan, że uda się obozowi, szeroko rozumianemu obozowi rządzącemu, uspokoić te wszystkie konflikty, animozje? Czy to będą silne ruchy odśrodkowe? Pytanie, skąd się biorą te konflikty? No, wygląda na to, że te konflikty biorą się właśnie z takiej chęci władzy i z takiej pychy władzy. Z takiego przekonania, że skoro już rządzimy, to możemy wszystko, możemy, bo przed nami byli gorsi, więc my możemy swoich kolegów wkładać w spółki Skarbu Państwa. I nagle okazuje się, że tych spółek brakuje dla wszystkich. Nagle okazuje się, że ktoś chce za dużo i ktoś chce mieć większą kontrolę niż konkurencja, za bardzo się buduje i to podgryzanie i podcinanie gałęzi, na których siedzą poszczególni politycy, może skutkować właśnie albo rozdzielenie tych drzew na dwoje i niczym ta sosna rozdarta pomiędzy tym obozem centrum w ramach Prawa i Sprawiedliwości premiera a prawicą Antoniego, albo nawet uschnięciem drzewa i upadkiem samej Zjednoczonej Prawicy i te mucuczne zapowiedzi o tym, że rządzić będą co najmniej 20 lat, mogą się okazać nieprawdziwe, bo większość mogą mieć tylko przez 4. Znaczy, ja zgadzam się z teorią, że
z taką pozycją, jaka teraz jest, to Prawo i Sprawiedliwość, najgroźniejszym przeciwnikiem dla Prawa i Sprawiedliwości jest samo Prawo i Sprawiedliwość. I to pokazują przez ostatnie miesiące. I to też pokazują sondaże, które nawet jak bardzo byśmy krytycznie patrzyli na ten sondaż TVN-u, no to podobne sondaże, spadkowe sondaże publikują również inne. No jest pewna tendencja, widać, że wyborcom chyba się temat nagród nie spodobał. To nie jest tylko temat nagród, bo nagrody są pewną emanacją, czy takim symbolem tej arogancji, którą widać na każdym kroku. No, widzimy polityków Prawa i Sprawiedliwości, ministrów Prawa i Sprawiedliwości, którzy patrzą w oczy obywatela i mówią, nam jest źle, bo my zarabiamy tylko 10 razy tyle, co ty. No, to jest... a może to jest po prostu taki kryzys dwulecia, kryzys półmetku i tutaj politycy powinni się wziąć w garść, wyciągnąć wnioski właśnie z tego tąpnięcia w sondażach, wyciągnąć wnioski z tego, co mówią wyborcy, znaczy wrócić do słuchania wyborców po prostu. No, przydałoby się, bo ja mam wrażenie, że i to słyszymy często przy dyskusji, jako Kukiz 15 mówią często, że to obywatele powinni o wielu rzeczach decydować, że to obywatele powinni wskazywać sędziów KRS-u, że to obywatele powinni decydować o referendum. To jest, słyszymy od przeciwników politycznych, tym Prawo i Sprawiedliwość, że jak obywatele mają się znać na sędziach? No sędzie nie znają się na sędziach. Czyli okazuje się, że obywatel jest mądry, najwspanialszy, najpiękniejszy, tylko przed samymi wyborami, a po wyborach znika. I to jest problem każdej ekipy rządzącej, która zamyka się w pewnym szklanej kuli i dopóki robi wrażenie, że słucha obywateli, mało cieszy się poparciem. Ale tego wrażenia już teraz nie widać. Nie widać, żeby premier Morawiecki był blisko obywateli, a nie widać, żeby ministrowie poszczególnych resortów słuchali tego, co jest do załatwienia dla obywateli, żeby traktowali ludzi podmiotowo, a nie przedmiotowo, jako po prostu maszynki do głosowania. To dwulecie to jest taki moment, żeby się trochę otrząsnąć. No zaraz będą wybory samorządowe, więc znowu okażą się, że wyborcy są najmądrzejsi i najpiękniejsi, ale pytanie, czy to będzie wiarygodne. Bo porozmawiajmy jeszcze o problemach, które w ruchu Kukiz 15, bo wszyscy mają swoje problemy wewnętrzne. Ruch Kukiz 15 też ma swoje, na przykład to bardzo poważne. No, jednak jakieś macie, nie rządzicie, więc macie trochę mniej poważne niż ci, którzy rządzą, ale to, że asystent jednego posła nagrywa asystenta drugiego posła, a to potem wycieka do mediów, to o czymś świadczy. Nie wiadomo, kto kogo nagrywał i skąd się w ogóle to nagranie wzięło. Ale na pewno nie byli to kelnerzy. Natomiast tak, rzecz działa się bodaj na terenie Sejmu. No właśnie. Natomiast no to są, jeżeli posłucha, każdy, kto posłuchał tego nagrania i wytrzymał tą ilość przekleństw, które tam padało, no to widzi, że tam tak naprawdę poza rozmową, no nie wiem, czy kuluarowa, taką po prostu rozmową, zwykłą rozmową, nie ma nic. Jeżeli to są najpoważniejsze problemy, jakie mają Kukiz 15, to należy się tylko cieszyć, bo to znaczy, że jesteśmy ugrupowaniem doskonałym. Ale problem jest to, co jest powiedziane na tych nagraniach, tylko to, że w ogóle doszło do takiego nagrania. Czy pan na przykład nie zadaje sobie teraz pytania, kurczę, a może mnie też gdzieś nagrywali przy okazji rozmów jakichś, czy ja może też przeklinałem? Ja się nie zastanawiam, czy może przeklinałem. Przeklinałem na pewno, więc jeżeli tego typu nagrania gdzieś powstały, to z pewnością na nich przeklinam. No, natomiast większość polityków przeklina i Bo to jest forma odreagowania, nie jest to najładniejsze, staram się tego nie robić przy dzieciach, przy kobietach i tak dalej, ale czasami rzeczywiście te bluzgi idą. Ale ja wiem jedno, znaczy jestem spokojny, nawet jeżeli wszystkie moje rozmowy są nagrywane, nie ma na nich nic, co mogłoby być jakimkolwiek syndromem złamania prawa. I to jest rzecz, która mi daje spokojnie spać. Bo ja nie mam nic na sumieniu i myślę, że tak samo moi koledzy z ugrupowania Kukiz 15 nie mają nic na sumieniu w postaci złamania prawa. I nawet jeżeli takie nagrania są gdzieś funkcjonują, możemy spać spokojnie. W prima aprilis lider waszego ruchu, Paweł Kukiz, ogłosił, że odchodzi z ruchu Kukiz 15. Przyznam, że przez chwilę, zanim mi się przypomniało, że to jest prima aprilis, to pomyślałam, że to jest prawda. Czy to jest takie sondowanie opinii publicznej, co by było, gdyby się naprawdę zdecydował? Coś takiego chodzi mu po głowie? Jestem ciekawy, jakby w sondażach wypadało ugrupowanie apostrof 15, bo to tyle nam zostałoby z ruchu Kukiz 15. Natomiast no, ja myślę, że to jest o tyle niemożliwe, że Paweł jest odpowiedzialnym człowiekiem i kiedyś zdecydował się pójść ścieżkę walki o obywatela, o jego głos i jego znaczenie w decydowaniu i myślę, że z tej walki
i z tej drogi nie zejdzie. Jest gotowy i poświęci już bardzo, bardzo dużo. Myślę, że naszym zadaniem posłów z jego ugrupowania jest wspierać go w tym i tworzyć przestrzeń do dyskusji, a później być może na zmianę prawa w zakresie umocnienia roli obywatela we władzy. Pytanie tylko, czy będzie miał siłę jeszcze się dalej szarpać. Są partie, które nosiły nazwisko swojego lidera w nazwie i twórcy tych partii nie są już liderami tych partii, także wszystko jest możliwe. Ja myślę, że Paweł Kukiz cieszy się takim dużym autorytetem u nas w klubie, że to nie jest zagrożone, a poza tym no naprawdę Apostrof 15 absolutnie by się nie sprzedawało. Może testował Paweł Kukiz, kto jak zareaguje, czy wszyscy będą wszyscy polubią, żałować, tak. Czy jakiś taki test. Z tą smutną minką, taka jest na Facebooku możliwość. No właśnie. Skoro o liderach i różnych plotkach poświątecznych mówimy, to na koniec jeszcze jedna plotka, która gdzieś tam przeleciała przez, nie wiem, czy sejmowe korytarze, ale przez polityczny światek. Pojawiła się taka plotka, że być może Jarosław Kaczyński sam będzie chciał się zrzec kierowania partią. Słyszał pan taką partię, taką plotkę, gdzieś, że komuś to przekaże? Gdzieś to funkcjonuje, natomiast pytanie, czy jest prawdziwa i czy nie jest jakimś elementem gry wewnętrznej, bo to zawsze może najpierw przy tego typu plotkach zastanawiam się, kto może na tym zyskać. Oczywiście. I kto może chcieć, by taka plotka funkcjonowała. No być może ktoś, kto miałby być tym potencjalnym delfinem i tym, który przejmie schedę, ale być może właśnie nie, właśnie przeciwnik tego delfina, ze względu na to, że chciałby nastawić przeciwko niemu wszystkich i zjednoczyć wszystkich przeciwko temu, który potencjalnie mógłby przejąć władzę. Bo jest to jasne, że w Prawie i Sprawiedliwości jest kilka obozów skupionych wokół swoich liderów. Jeżeli któryś z nich zdobyłby władzę po Jarosławie Kaczyńskim, dla reszty oznaczałoby to co najmniej duży problem polityczny. No tak, a w tej plotce delfinem jest urzędujący premier. Pan premier. I rzeczywiście jego środowisku mogłoby się opłacać, wzmacniać jego pozycję. Ale z drugiej strony nastawia przeciwko sobie wszystkim. Bo tak, każdy z tych przeciwników może czuć potrzebę właśnie szybkiej zjednoczenia się przeciwko premierowi po to właśnie, żeby nie dopuścić do sytuacji, kiedy on zostanie prezesem Prawa i Sprawiedliwości. Ja powiem szczerze, że akurat w tę plotkę nie bardzo chce mi się wierzyć, bo jakoś nie wyobrażam sobie Prawa i Sprawiedliwości bez ja jestem w tym wieku, zresztą pani redaktor też, że bez prezesa to nie wyobrażam sobie w ogóle polityki jako takiej. To jest stały element politycznej sceny. Piotr Apel, ruch Kukiz 15, był naszym gościem. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. A ja już zapraszam państwa na przegląd prasy, który tuż po przerwie. Dziękuję serdecznie, dziękuję za rozmowę i do zobaczenia. Dziękuję.